No i dobra. Tak oto wygląda ta trasa. I tak, mamy tutaj dwie ciekawostki w tej trasie. Pierwsza z nich jest taka, że to jest trasa, to jest jedna z tych trzech tras, o których kiedyś wam opowiadałem, znaczy kiedyś tam w poprzednich odcinkach, że możemy tutaj zdobyć nawet czas na minusie i jest to jedna właśnie z tych tras pokroju Papus Pyramid, Sewer Speedway i między innymi to jest ta trzecia trasa. W sensie Sewer Speedway było jedno z tych trzech i druga to jest oczywiście Turbo Track, a trzecia to Papus Pyramid. Że możemy zdobyć tutaj czas na minusie, jeżeli chodzi o relikty. A druga ciekawostka to, tak jak słyszycie, że ta trasa, jak i następna trasa, którą trzeba odblokować za 10 reliktów, ma taką samą muzykę jak poziom Tiny Arena. Bo Tiny Arena właściwie to jest muzyka z poziomu Tiny Arena. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczę. Tak więc to są jedyne dwie ciekawostki, jeżeli chodzi o tą oto trasę. Wow. Jedźmy do przodu, jedźmy do przodu. Za dzieciaka bardzo lubiłem tę trasę, chociaż nie powiem, że nie. Czasem triggerowało mnie to, że było tutaj za dużo tych power boostów, bo to powodowało, że nie mogłem wszystkiego zdobyć. Ale teraz to zdobędę i kurde, pokażę wszystkim, że zdobędę wszystkie skrzynki. Wow. Wow, 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 udało się. 23 sekundy na liczniku, nice. Te poziomy w ogóle bardzo ładnie wyglądają graficznie, zwłaszcza Turbo Track i Slide Colosseum. No w sumie te dwa poziomy wyglądają, kurde, określ się Michał. Co ty się tak plączysz ostatnio? Patrzcie, jaki mamy czas mieć na platynkę, a jaki mamy. 46 sekund mamy, a potrzebujemy minutę 19. Ale ten wyścig nie do końca się liczył, bo to jest ok, wam przedstawione to, że tutaj mamy relikty do zebrania, aczkolwiek musimy jeszcze posłuchać dialogu od Aku Aku. Nawet przebiłem engine'a. No proszę, przebiłem komputer w tym momencie. Masakra. Masakracja. No i tutaj mamy oczywiście prezenterkę, która nam będzie wręczała relikwie, no. Reliktę. Jeden pies. No i co? Mamy jeden z 18 do zebrania, więc w zasadzie to jeszcze nam 17 zostało, więc pokażę wam na jednej z teraz komunikat od Aku Aku. A resztę reliktów zobaczycie w ostatnim montażu w tym let's playu. Tak jest, nie przysłyszeliście się w ostatnim montażu z przyspieszoną muzyką. Prawdopodobnie tylko z jedną, ale nie wykluczam tego, że mogą się pojawić dwie. Więc jedziemy sobie do Citadel City, bo w końcu robimy od dupy strony. Dobre mi wytłumaczenie. I no co? Jedziemy sobie do tego oto poziomu i posłuchajmy sobie dialogu od Aku Aku, ostatniego w tej oto gierce, bo już nie będzie żadnych innych. Koko de wa dekiru dake hayaku hashiraneba naran. Time bako o kowasu to sono suji no bun dake tokei ga tomaru kara nerau ga yoi zo. コースごとに決まったタイムより早ければトロフィーがもらえるぞよ。No i to był oczywiście ostatni dialog od Aku Aku. Już nie będzie innych dialogów i nie będzie żadnych podpowiedzi ani nic. To, co było, to było wszystko od niego. No i co, on nam wytłumaczył, że po prostu, aby zdobyć tutaj jakąkolwiek reliktę, musimy po prostu być przed czasem, który jest tutaj wyświetlany na samej górze nade mną. No i możemy też i zdobywać wszystkie i będziemy mieli tam 10 sekund odliczane, jak on to wytłumaczył. Więc
jak najbardziej sobie tutaj zdobywamy wszystkie skrzynki, bo ja wiem, jak je zdobyć i wiem, gdzie one są. I tą trasę wam pokażę normalnie, a resztę tras zrobimy sobie już w montażyku. I chyba tutaj dwie naraz nawet zebrałem skrzynki, co jest jeszcze, kurde... Co jest, kurde, bardzo dobrym plusem. Bardzo dobrym... What? Co to jest za słowo, Michał? Co ty za nowe słowo wymyślasz? Pyk! 20/49. Powiem wam szczerze, że jak byłem mały, to nie potrafiłem w ogóle tutaj zdobywać platynowych relikwii. Jak już to miałem co jedynie, nie wiem, goldy i szafiry, ale platynowe? Pff, panie, dopiero się potem nauczyłem dobrze power slide'ować, bo tak jak już wam wspominałem na początku let's play'a, powtórzę to jeszcze tu. Tu i teraz, że tak powiem, powtórzę, hehe. Jeżeli chcecie zdobywać jak najlepsze relikwie, zaleca się power slajdowanie, power boostowanie. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, nie musicie tego robić, nie możecie, znaczy nie możecie, nie musicie się mnie słuchać. Możecie kompletnie olać to, co ja do was teraz mówię. Ale wiedzcie tylko, że ja nie mówię to dlatego, żebyście to wy musieli się mnie teraz 24h na dobę słuchać. Zupełnie jak jakiś challenge na YouTubie. Tylko po prostu daję wam dobrą radę. To zresztą dużo osób też wam potwierdzi, że lepiej z power slide'ami grać. Bo bez power slide'ów to możecie dosłownie żałować każdej decyzji. Każdej decyzji. Po prostu możecie żałować tego, że nie będziecie mieli tak łatwo, nie? Muszę naprawdę zacząć czytać książki, bo kurde, z moim słownictwem jest coraz gorzej. Może to też jest stres, dlatego że chcę się postarać, żeby ten, powiedzmy, Road to CTR Nitro Fueled wyszedł jak najlepiej. Chociaż moim zdaniem i tak wychodzi bardzo dobrze, więc nie mam w ogóle powodu do stresu. Tak mi się wydaje. Przyjemnie mi się tą serię prowadzi. Po prostu człowiek niestety za mało czyta książek, za mało w ogóle... No, za mało czyta książek, no co ja tutaj wam mogę powiedzieć? Ja za mało czytam książek, więc... Więc dosłownie... kubka. Tyle powiem. Pik! Dobra, 2 minuty i 12 setnych sekund... Znaczy sekund, nie setnych sekund. Michał, co się z tobą dzieje, do cholery jasnej? No i co? Mamy oto platynkę. Tak jak obiecywałem, słowa dotrzymałem. No, może i nie wszystkie skrzynki zebrałem, no ale przynajmniej mamy platynkę i to jest najważniejsze. No niestety Engie mnie tutaj pokonał, ale... Czekajcie, to był Engie? Nie, ty! To był mój czas! LOL! Ale przypał na Krause, chyba co zrobiłem lepszy czas niż tutaj. Coś wiedziałem, że mi tutaj śmierdzi. Kurde. Masakra! Dobra, to już widzieliśmy sobie. No i co, mamy teraz dwie relikwie i pozostałe 16 zbierzemy sobie, że tak powiem, a raczej 15, bo slide kolosą myślę, że już normalnie będę komentował. Więc 15 z tych relikwii zdobędziemy sobie w montażu, tak więc ja już od siebie nic nie dodam. Widzimy się po montażu i stoczymy walkę z Oxide'em i zakończymy tę grę. A przynajmniej tego retro crasha raz na zawsze. Tak więc... Widzimy się po muzyczce i po montażu. We'll be right back.
We'll be right back.
No dobrze, moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie już po drugim montażu i jak zresztą sami zauważyliście, mamy 17 już platynowych relikwii, więc zanim wjedziemy sobie do slajd koloseum, zobaczmy jak wygląda nasz stan. 97%, czyli ostatnie procenty wbije nam ostatnia trasa w samiuteńkiej grze przed wielką konfrontacją z Nitrousem Oxidem, czyli wjeżdżamy do Slide Colosseum. Znaczy Slide Coliseum. Albo w Japonii Slide Coliseum nazywa się Drift Special Arena.
No dobra, to co, jedziemy z koksem sobie. Pamiętam, jak za dzieciaka się zagrywałem w tą trasę też. To jest coś epickiego, ta trasa to jest coś pięknego, dosłownie. Mówię tutaj bez kappy. Wow. Myślałem, że nie zdobędę tej trójki. Tak, tak, czasem jest coś takiego, że niektóre skrzynki są w takich chamskich miejscach poustawiane. Ale generalnie, wow. Szkoda tylko, że Slide Coliseum i Turbo Track nie mają swoich soundtracków. Ciekawostka w ogóle. Slide Coliseum i Turbo Track to są jedyne trasy, jedne z ostatnich tras, które możecie ograć w trybie multiplayer, bo trasa pod nazwą Oxide Station w ogóle jest zbanowana w trybie multiplayer i możecie w nią tylko zagrać za pomocą kodów GameShark. Pewnie jesteście ciekawi dlaczego. Otóż Slide Coliseum, Oxide Station jest jedną z tych bardzo wymaganych tras, w sensie ona powoduje wielkie lagi przez to, jaka ona jest duża, ta trasa. To jest dlatego nie dziwota, że ona nie jest zaimplementowana w trybie multiplayer. A szkoda, bo bym sobie na przykład z moim dobrym przyjacielem se zagrał, kurde, i byłoby fajnie na Oxide Station. No i druga ciekawostka i zarazem ostatnia, to jak słyszycie zresztą w tle, jest soundtrack z Tiny Arena. Więc fajnie. Chociaż szkoda, że nie mam swoich OST, szczerze powiedziawszy. Jestem ciekaw, jakby brzmiał oryginalny OST. Wow, kurde ty. My tu chcemy platynowy relikt, ale przy okazji możemy sobie odliczanko zrobić czasu. Chociaż i tak teraz dużo straciłem, bo musiałem się cofnąć. Ale tam, never mind. Jedyne już, co nam zostało ogólnie w tym Road to CTR, to skopanie dupy Oxide'owi, bo to już będzie ostatnia trasa i będziemy mieli wszystko. Wszystko, dosłownie. Patrzcie, nawet jeszcze lepszy czas, żeśmy ten zdobyli. Ach, zimna kola. To jest coś bardzo dobrego na upalne dni. Tym bardziej, że u mnie jest prawie 30 stopni na dworzu. Patrzcie, nawet pobiłem swój czas z Let's Playa z Crowzej Batsu, ale numer. Ale fajnie. No to co? No to teraz zostaje nam cutscenka. Pewnie znowu, kurde, długa cutscenka Oxide, bo jakby inaczej. Ja pierniczę. Dobra, niech se przeleci cutscenka. Ja się wyciszę, a wy posłuchajcie tego, co on ma do powiedzenia. He, 戻ってきたか。 生意気にもトロフィーを本当に全部集めてくるとは思っていた以上になかなかやるな。ブーン。いいだろう。宇宙最速の称号をかけた最後のレースだ。もし俺様ちゃんが勝てば、優勝カップもトロフィーもおそうそう。この星も俺様がいただく。その代わりお前勝てば約束通り何もしないでこの星から立ち去るよ。 そして二度と銀河系のこの辺りに来ることもないだろう。さあ、心の準備はいいか? No cóż, może nie był to aż jakiś taki długi dialog, ale niektóre są jakieś ekskluzywne animacje, bo nie przypominam sobie, że w normalnej wersji CTR-a Oxide robił różne miny, jak wypowiadał cokolwiek. W sensie, jeżeli chodzi przed końcem gry oczywiście. Mamy już pełne 100%, super, świetnie. No i co? Nie pozostaje nam nic innego jak pojechanie do Oxide'a i skopanie mu 4 liter i pokazanie mu, że nie jest w stanie on wygrać i być lepszym od Ziemian i zrobić z
tego wszystkiego gigantyczny parking, jak to on ujął wtedy w pierwszej cutscence. Dobra. Runda druga, frajerze. Skopiemy ci dupsko. No ale oczywiście nie zabraknie tego, że on jest cheaterem, bo przecież to jest jeden wielki cheater. No i patrzcie w ogóle. Ja uważam, że on powinien być od razu zdyskwalifikowany. I co mnie to w ogóle obchodzi, że on jest tym założycielem tego wyścigu, kurde. Że on jakby dał wyzwanie. Jeżeli on nie potrafi trzymać się zasad, to nie powinien, kurde, uczestniczyć w tym wyścigu. Taka jest prawda. Mnie coś takiego triggeruje mega fest. No i tutaj oczywiście mocy Pinstripe'a, ale... Ale co mu to da, powiedzmy sobie szczerze, co mu to da? Ale zauważyłem jedną rzecz, być może ja zmyślam. Wiecie co, poczekam sobie chwilę, nie chcę, to od razu wybuchnie. Bo to sekundę potem wybuchnie chyba, nie? A nie, nie wybuchnie, szkoda. A i tak go wyprzedziłem, może nie aż tak bardzo, ale troszeczkę go wyprzedziłem. Ale zauważyłem jedną rzecz, moi drodzy, że on w tym wyścigu jest troszeczkę agresywniejszy niż w pierwszym wyścigu. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście. Być może ja się mylę, ale tak mi się wydaje. Chyba teoria nie jest aż taka zła, co nie? Oj, Oxide. Ty to jednak jesteś, kurde, głąb, nie z tej ziemi. Się kręć tam w kółku, ja tu zaraz cię wyprzedzę diametralnie i kurde skończy się twoje kozaczenie. Przynajmniej wjechałeś w moją miksturkę, frajerze jeden. Nie to, że ja nie lubię Oxide'a, bo ja w sumie lubię go jako postać. On jest nawet spoko czarnym charakterem jak na CTR-a, nie? Ale problem jest taki, że ja nienawidzę czegoś takiego, jeżeli on rzuca wyzwanie. Ja wiem, że to jest gra, oczywiście sobie zdaję z tego sprawę, nie? Ale nie lubię czegoś takiego, że jeżeli ktoś rzuca ci wyzwanie, to powinien się chociaż minimalnie zasad trzymać. On nagina nawet własne zasady. Masakra. A, to już jest ostatnie okrążenie, tak więc elo. Oxide, będziesz miał skopane dupsko i w sumie nie jest mi wcale ciebie szkoda. Chciałeś zrobić z planety Ziemi jeden wielki parking, to teraz sobie będziesz mógł co jedynie o tym pomarzyć. Wow, Nitro, yeah! Teraz sobie wjedzie, kurde, znowu i będzie spowolniony. Ty frajerze jeden, Oxide, ty. No i jeszcze przy okazji w boosta. Wjedź w to. Chyba ominął to. No i proszę bardzo, kurde, mamy skończone 57 total boostów. Dzięki za uwagę. Trzymaj się, cześć Oxide. Miło było cię poznać. No. I mamy tutaj sobie striggerowanego Oxide'ika. Ja oczywiście się teraz wyciszam, a wy posłuchajcie sobie ostatniej cutscenki od Oxide'a. これじゃ恥ずかしくてうちになんか帰れねえじゃん。どうしちゃったんだろう。年のせいかな。そういや最近疲れ目もひどいし。そろそろ引退の季節になるかもね。あ、いや、それじゃあどうも失礼します。もう二度と来るかこんなところ。くしょう。Co za frajer, co za frajer.
Dobrze mu tak. No, i teraz co? Mamy sobie tutaj napisy końcowe. Niech sobie muzyka poleci z poziomu Rocky Road. No i tak, mamy zaliczonego crasha. Po raz drugi na kanale. Możecie ten Road to CTR Nitro Fueled, w sensie ten Let's Play, potraktować właśnie jako taki V2 czy coś Crash Team Racing. Mamy tutaj napisy końcowe, co się tam z postaciami dzieje. Już nie pamiętam, co było w oryginalnej wersji, bo podejrzewam, że to, co się dzieje z postaciami jako takie backstory, to nie jest w żadnym wypadku kanoniczne. Tylko słyszałem o backstory Oxide'a, że Oxide po przegranej pierwotnie, bo Naughty Dog chciało zrobić coś takiego, że pierwotnie Oxide po przegranej miał dostać się z powrotem do swoją planety, czyli na Gasmoxię. Coś, o czym nie wspomniałem na początku, bo on pochodzi z planety Gasmoxia. I miał osobiście... Jakie osobiście? Miał wrócić na swoją planetę i się rozbić. I miał finał być tego taki, że Oxide byłby sparaliżowany. Ale Naughty Dog stwierdziło, że nie dodadzą tego tylko z tego względu, bo to jest zbyt drastyczne, zbyt dramatyczne zakończenie jak na taką grę dla dzieci. Ale pierwotnie były takie plany. Tak czy siak, ponieważ Team Racing i Nitro Kart to są spin-offy, to według mnie to, co się teraz wydarzy, być może możecie odebrać to jako prawda. Ja uważam, że to jest moje zdanie i jak najbardziej jest ono, być może się spełni, być może i nie. Ale co się teraz wydarzy pomiędzy Team Racing i Nitro Kart? Ponieważ Oxide wrócił na planetę Gasmoxia. Tak? Tak. I z tego, co wiadomo, on o tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło w tych wyścigach, powiedział jednej osobie. Słuchajcie uważnie, jednej osobie, która jest antagonistą od Crasha Nitro Kart. Bo ta osoba już słyszała o Crashu Bandicoot. Mogę tylko co jedynie powiedzieć, że tą kontynuacją jest... Przepraszam najmocniej. Tą kontynuacją jest oczywiście gra na PlayStation 2. I to też jest wyścigówka. Więc teraz możecie już sobie sami powiedzieć, co jest kontynuacją po tych wydarzeniach. Co jest kontynuacją po tych wydarzeniach, bo jedno jest pewne. Antagonista z następnej gry wyścigowej, on poza tym, że Oxide z nim rozmawiał, on nie wiedział i nie słyszał o kimś takim jak Crash Bandicoot i Cortex i cała ta zgraja. Dopiero on się dowiedział w momencie, kiedy Oxide o wszystkim powiedział. Teraz możecie w komentarzach, że tak powiem, się wykazać i powiedzieć, o kogo mi chodzi. Tak, wiem, troszeczkę w taki, powiedzmy, chaotyczny sposób wytłumaczyłem. Być może zrozumieliście, być może i nie, ale staram się jak najlepiej to wszystko tłumaczyć. Uwierzcie mi, ostatnimi czasy mam jakiś taki stres i nie powiem, że nieczęsto mam plątanie języka. Za mało książek czytam, więc muszę nadrobić, że tak powiem, te rzeczy. Ale z tego, co tutaj po napisach jest wiadome, to, że Oxide wrócił na Gasmoxie jako ten przegrany. No i tutaj są oczywiście prezenterki, które nam towarzyszyły w różnych teamach. To była prezenterka Izabela, która była dla Crasha i Coco, ta była dla Pury i Polara, a ta ostatnia będzie dla Cortexa, Engina, a tamta druga to była dla Dingo, Dyla i Tainiego. No, coś takiego. A teraz sobie poglądamy scrapbooka, który się nam odblokowywuje od razu po zliczeniu całej gierki. Tak jest, mamy scrapbooka. No i tutaj mamy naszego Yamraya. No i co, oglądamy sobie, tu mamy Crasha jedyneczkę, Pinstripe'ik. O, ekskluzywne rzeczy jak na wersję japońską. Crash 2! Epickość, moi drodzy, epickość. O, piesek z Naughty Dog. Tak, z Naughty Dog chyba on był. I tam były w ogóle te. Ten Warp Room był. Warp Room z Crasha 2, wiecie.
albo Monty Hall, jak to w wersji japońskiej było. O, mój stary awatar, bo miałem kiedyś taki awatar na moich początkach YouTube'owych. O, zdjęcie, które miałem kiedyś na tapecie, na Windowsie. I mamy Crasha Team Racing. Chciałem przez chwilę Nitro Fuelda powiedzieć. Oj, to już jest długie wyczekiwanie na tą grę. To jest chyba Blizzard Bluff, no? Dingo Canyon. Rozpoznałem po kaktusach. To jest chyba Dragon Mines. Hot Air Skyway oczywiście, jak najbardziej. Crash Cove? Coco Park. Roost Tubes. Też Roost Tubes chyba. O, patrzcie teraz na to. Widzicie, Tiger Temple oryginalnie miał być za dnia, czyli miały być pory dnia, tak jak wam mówiłem na początku tego Road to... Reaper bekowo wygląda. Dingo Dial. Komodo Joe. Tropi. O, Polarek. Patrzcie, jak wam macha. Fake Crash. Fake Crasha ja bardzo lubię, to jest moja ulubiona w ogóle postać, nie? Ale przez to, że się wydarzył Crash Twisted, niektórzy myślą, że Fake Crash to jest zła postać. To, że go zła maska reprezentuje, nie oznacza, że on jest złą postacią. Nigdy nie było powiedziane, że Fake Crash należy do złych postaci. Z tego, co Naughty Dog i duża część fanbazy tłumaczyła, to Fake Crash jest bardzo neutralną postacią. Jego nie można zaliczyć ani do złego, ani do dobrego, po prostu jest taki neutralny. Nie wiedzieć, czemu go reprezentuje zła maska. Oj, mamy muzykę z japońskiego CTR-a. O, ty, to maska Aku Aku, ja bym chciał mieć taką w domu, nie? Bez kitu. Pamiętam, jak w Japonii te reklamy były tego Crasha, ty, to jest też magia, nie? Że w Japonii on był tak promowany, że koleś się przebierał za takiego Crasha, nie? Serio. Masakra, kurde. Ci Japończycy to też mieli po części dobrze. No, Fake Crash i Crash. Poczekajcie sekundkę. Albo nie, w sumie nie. Później oddzwonię do tej osoby, bo do mnie dziewczyna dzwoni. O, i muzyka z Crasha jedyneczki. Tyn, tyn, tyryryryn, tyn, tyryn, tyn. Już chciałem, wiecie, ze dwu robić, ale do mnie dziewczyna dzwoni. Oddzwonię do niej, kurde, po tym zakończeniu. O, tam ktoś grał sobie w Crasha, The Lost Ruins widziałem. I to jest raczej cały zespół Naughty Dog, z tego co widzę. Twórcy, którzy pracowali nad tą gierką. Powiem wam szczerze, że z perspektywy czasu aż łezka wokół się kręci, że to już jest ich ostatnia gra z Yamrajem i tak naprawdę po tej gierce jest co jedynie się wydarzył Crash Bash, który robiło Eurocom, które już dzisiaj nie istnieje. Ja mimo co uważam, że to co oni pozostawili po sobie to jednak jest coś pięknego, nie? Ja uważam, że Team Racing jako gra pożegnalna to jest coś bardzo fajnego i coś bardzo pięknego. No i tutaj oczywiście są autografy całych ludzi z NG, Naughty Dog, tak zwanych. No i co? To by było już na tyle z Team Racing po japońsku. Zobaczmy, jak wygląda nasz stan. 101%, dokładnie tak. Mamy zaliczoną całą gierkę w Road to CTR Nitro Fueled. W roli ścisłości, patrzcie na to. Mamy wszędzie platynowe relikwie. Wszędzie. Wszystkie dosłownie parady Aku Aku mamy odblokowane. Nic dodać, nic ująć, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie tego Road to CTR Nitro Fueled. Mam nadzieję, że wam się podobała ta droga. Oczywiście z Crashem Team Racing oryginalnym, tym retro, który widzicie teraz, jeszcze nie skończyliśmy, ponieważ jeszcze zaczynamy oficjalną drogę do CTR Nitro Fueled na live'ach.
i zaczynamy sobie od Crasha Team Racing, tego retro, tylko że już normalnej wersji, nie japońskiej, tak jak to zrobiłem w formie let's playa. Potem robimy sobie Crasha Nitro Karta, Crasha Nitro Karta na GBA i Crasha Tag Team Racing. To będzie cała droga przed Nitro Fueled. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, jak i gry, które nagrywam, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i filmikami tego pokroju i nie tylko. A jeżeli jesteś... Kurde, i wiem, że zawsze muszę się popierniczyć. Jeżeli tobie, drogi widzu, spodobało się, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, czy byłem informatywny, czy podobał ci się ten let's play, jak sobie tak oglądasz na przestrzeni tego mojego starego let's playa z Team Racinga obecnego. No i co? Wyraź swoje zdanie w komentarzu. Napisz, co ci się podobało, co ci się nie podobało. I co? To by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnych gierek. Na moim kanale i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!